Zdrowia! No, wszyscy potrzebujemy troszeczkę nerwicy natręctw. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nerwica natręctw, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. No, jest to dosyć, no, choroba, można powiedzieć, nerwowa. Kiedyś to się nazywało nerwica natręctw. No, jeżeli ludzie mają obsesję z myciem nieustannym rąk, z liczeniem, czy ze sprawdzaniem, czy drzwi są zamknięte i tak dalej, no to wielu tych pacjentów na dzień dzisiejszy to powie, że z dumą powie, że a nie mówiłem, no w ten sposób to, co się stało w ciągu jednej nocy, można powiedzieć, tak? Teraz wszyscy zaczynają obsesyjnie myć ręce, no jeszcze nie ma żadnej kary za to, kiedy nie myją, ale jednak ci ludzie, którzy są znajomi z tymi obsesjami i kompulsjami, widzą, że cała reszta całego świata po prostu nie robiła tego prawidłowo. No i tłumaczą, że jeżeli wszyscy by to robili, co ja robię, to nic by nie było tego, co mamy, no i nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, no, czyli niby w tej pandemii, w całym tym bałaganie. No, najgorszy w tym bałaganie to nie jest te zdrowotne rzeczy i nie jest to mycie, tylko ekonomia. Ekonomia po prostu w Ameryce, już tam z 12-14 milionów ludzi nie ma pracy, no i nie wiadomo, kiedy się zacznie taki powolny odstartowanie z powrotem, żeby to ludzie zaczęli działać. No ale w każdym bądź razie, kiedy ci ludzie z tą obsesją, kiedy się spotykają z lekarzami, no, czy tam nawet ze znajomymi, no to ciągle udowadniają, że mieli rację. Te wszystkie zachowania, które były obsesyjne, no teraz Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób Zakaźnych, no właśnie dokładnie rekomenduje to, co obsesyjnie robili, no to oni to tłumaczą w ten sposób, że trzeba odkręcić wodę, zmoczyć ręce, zakręcić wodę, wziąć mydło i no i mydło myć dobrze, myć tutaj od tyłu i tutaj od przodu i tutaj pomiędzy palcami, sprawdzić również pod paznokciami, śpiewać przy tym w laskotek na płotek czy cokolwiek, ale co najmniej ze 20 sekund trzeba to robić, no i później wsadzić ręce znowu pod wodę bieżącą, wysuszyć kompletnie, no i wtedy to jest umycie, co nam mówią, jak mamy myć. No dużo ludzi tłumaczy, że wszyscy myją te swoje ręce źle, że nie myją między palcami. No myją, każdy tam myje ile może. Jedni, część, duży procent podobnież ludzi, facetów z reguły, no nie wiem jak to jest z kobietami, ale duży procent facetów podobnież nie myje rąk w ogóle. No i zauważyłem, że tam mam nadzieję, że jest mniej niż 1 na 10, czy tam 1 na 7 facetów nie myje, ale większość tych pacjentów, tych nerwowych ludzi, no to właśnie to robili. Robili to przed przygotowaniem jedzenia, w czasie przygotowania jedzenia, po przygotowaniu jedzenia, myli przed jedzeniem, myli przed przygotowaniem dziecka, zmieniali pieluchę, po zmienianiu pieluchy. No to można powiedzieć, że jeżeli nie obrzydzały ich, żeby zmieniać pieluchy, no to nie są jeszcze tacy chorzy. No myli ręce, zanim się opiekowali tam dziadkiem czy rodzicami. No to też nie jest takie złe, można powiedzieć. Po używaniu łazienki, no to jest w sumie prawidłowe. Po kichaniu, no wszystkie jakieś kichania czy wydmuchnięcie nosa, no też można powiedzieć, że jest w miarę dobre. Po tym jak dotykają psa, po tym jak dotykają psiego jedzenia, potem kiedy wyrzucają tam ich, powiedzmy, torebki z odchodami i tak dalej. No ale bardzo często oni też, ci ludzie, trzymali na odległość tam 1,70 m, 1,80 m
czyli własny wzrost, no to z reguły, jak mieli już bardziej obsesję, no to, to trzymali ten dystans, nie zbliżali się. No i jak ci ludzie w zasadzie dostają czegoś takiego? Oni podświadomie jakoś wiedzieli z tą obsesją, z tym nerwicą natręt, że to trzeba to robić. No a teraz fachowcy od zakażeń, różnych epidemiolodzy i tak dalej, statystycy dopiero teraz zaczynają mówić, co powinno być zrobione. No ci, to troszeczkę tak dla śmiechu jest, ale to wygląda na to, że możliwe, że my mamy to trochę w sobie, w genetyce. Popatrzeć na żyrafy na przykład. No żyrafy to mają te wielkie, długie szyje, no ale to po prostu żyrafy, które miały dłuższe szyje, bardziej się jakoś tam rozmrażały i dobierały bardziej. No i poza tym, jak jadły więcej, to miały szansę bardziej się rozmnażać, jak były bardziej zdrowe i tak dalej. No i cała ta genetyka tych krótsze szyje żyrafy po prostu odpadały, no a wychowywały się, czy tylko przeżywały te z wysokimi szyjami. Także taka naturalna selekcja. No i możliwe, że ten horror, ten strach przed brudem w ludziach myślących, po prostu ta konkurencja cała pomiędzy tym wszystkim i przetrwanie może spowodowało właśnie, że sporo z nas mamy te czasami w społeczeństwie, no część ludzi, tak? Mówią, że 23 osoby na tydzień, no to ma jakieś obsesje prędzej czy później w swoim życiu przez jakiś okres, no wygląda na to, że to nadchodzi i odchodzi, no ale 23 osoby na tysiąc ma coś takiego, no ale ogólnie rzecz biorąc, to jest 12 osób na tysiąc na całym świecie ma to cały czas, także to są duże, duże jednak ilości, no bo to jest powiedzmy więcej niż 1 na 100, tak? Także to jest mniej niż 1%. I możliwe, że ci ludzie no, nie zarażają się, czy nie są wśród tych zarażonych na Wuhan 19, czy tam ten chiński wirus, czy jak organizacja zdrowia opłacana przez Chińczyków i ostatnio nieopłacana już przez Amerykanów, była nazywana COVID-19. No, COVID to jest, można powiedzieć, nazwa międzynarodowa, no ale to trzeba by było nazywać chiński wirus. Chiński wirus, tak jak była Hiszpanka, to jest i Chinka teraz. Ale kompletnie takie, no już odlotowy ten nerwica natręc, no to już zaczyna być niebezpieczne, no bo to w zasadzie to tam jest, jeżeli jest za dużo, no to już taki osobnik, taki pacjent, no to on może naraża się na niebezpieczeństwo, może zrobić jakieś głupoty. A jeżeli ten cały ten próg taki czułości jest za niski, no to można powiedzieć, że doprowadza to do tego, że oni ciągle się denerwują, że oni ciągle są, ten dzwonek alarmowy ciągle się włącza i oni ciągle biegają i są przerażeni, że trzeba zrobić to czy tamto. No i to jest dosyć niebezpieczne. Śmieszne jest to, że zostaliśmy zmuszeni
do bycia ludźmi z nerwicą natręctw. Także, że ci pacjenci, no to się cieszą, że po prostu oni nie są tylko sami w tym wszystkim, ale i my bierzemy udział. No, pomijając to, że po prostu my jesteśmy z przymusu, a oni mają te jednak natręctwa psychiczne, no to są duże różnice. No i dużo, dużo chorych przypuszczalnie mówi, że my tego nie robimy prawidłowo i że ten odległość między ludźmi i mycie tych rąk, no to prędzej czy później, no to już będzie po prostu zmęczenie, to już będzie zmęczenie tym nerwicą natręctw. Jest nadzieja, częściowo już wszystkie odpowiedzialne rządy, ministerstwa i tak dalej, po prostu powolutku wprowadzą nas do życia. Ta ewolucja przekonała, przekazała te geny niektórym ludziom za dużo. No my wszyscy mamy geny, żeby po prostu wiedzieć, że trzeba być czystym i tak dalej. No na dzień dzisiejszy po prostu te szanse tych wirusów na wszelakich powierzchniach są dużo, dużo większe. Także wszyscy musimy mieć nerwice natręctw. No ciekawa jest też sprawa, że Zygmunt Freud, no to był taki mit, że ludzie z tym natręctwem, nerwicą natręctw i z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi są super inteligentni. No okazuje się, że to nie jest to reguła, że no w wielu wypadkach tak, no ale bardzo często z tymi obsesjami, z kompulsywnością i tak dalej, no to daleko w życiu rodzinnym, można powiedzieć, często nie przekazują swoich dalszych genów, tak, także chyba niektórzy się mylą z tym przekazywaniem. No jest po prostu jakiś tam procent wśród społeczeństwa. No i to tyle. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.